28 czerwca w Chorzowskim Centrum Kultury wystawiono spektakl pod tytułem Pigmalion. Dzisiaj chcemy zaprezentować Państwu coś zupełnie nowego. To będzie historia pewnej kwiaciarki, która chciałaby nauczyć się tańczyć. Pewnego dnia zobaczyła taniec klasyczny indyjski w różnych formach, w różnych miejscach i stwierdziła, że to jest właśnie to, co chciałaby robić i pragniemy przedstawić tą historię. Decyzja o takim projekcie powstała na podstawie naszego spotkania z kulturą Indii. Chcemy po prostu przedstawić ludziom w Polsce, jak to wygląda, jak i również inspirujemy się mitologią i dramatem Pigmalion. Poza strojami, które widać, ciąga nas po prostu kultura i emocje, które możemy pokazać poprzez ten taniec na scenie. Trzeba powiedzieć, że grupa rozwija się bardzo prężnie, dlatego że tak naprawdę istniejemy dopiero od 2 lat. I mamy bardzo dużo członków. Dzisiaj zaprezentujemy się w 20-osobowej grupie, także naprawdę jest to duża ilość osób. No i myślę, że po prostu panuje w naszej grupie fajna atmosfera i dlatego ludzie tak chętnie przychodzą i również ze względu na to, że taniec indyjski jest bardzo atrakcyjny, bo jest po prostu wesoły i żywiołowy. Na co dzień wygląda tak, że mamy próby 2 lub 3 razy w tygodniu w różnych miejscach kulturalnych w Chorzowie, najczęściej w klubie Pokolenie przy Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. I prezes tego klubu również dzisiaj z nami wystąpi, więc zagra na żywo na scenie. Przygotowania trwają już, myślę, że od września zaczęliśmy. No i jest to masa prób, masa poświęconego czasu, również próby nocne w dziwnych, najdziwniejszych godzinach, dlatego że większość członków grupy pracuje albo studiuje, ale myślę, że dlatego, że ten spektakl to był nasz taki cel, żeby go zrealizować, żeby zrobić coś więcej niż tylko tańce, dlatego wszyscy się zmobilizowali i po prostu dali z siebie wszystko. Spektakl został przygotowany przez zespół tańca indyjskiego Natarang we współpracy z Chorzowskim Centrum Kultury.